Otóż tak, dzisiaj będziemy nagrywali, testowali pana Sonika ES20. Jakiego ES20? Co ja gadam? D55. Ostatni dobry pana Sonik. Zapalę może światło, bo trochę mało widać, bo tu mam lampę z jednej strony. Otóż tak, Panasonic RX D55, D55, a dokładnie model produkowany od około 2010 roku. W sumie do niedawna. Zastąpiony potem modelami tam chyba D70, D50, D550, D500, już bez magnetofonu. No miał oczywiście swoje odsłony. Jak D50, słabsze głośniki i tak dalej, nie miał USB. D47 jeszcze słabszy. Jeszcze nawet AUXa nie miał. No ale dobra. Nie ma pilota do niego, więc trochę będzie ograniczone możliwości jego będą. No, Sony już na przykład od 2002 roku, chociaż też nie w każdym sprzęcie, nie w każdym radiomagnetofonie, dawał podtrzymanie pamięci już bez baterii. No, podtrzymanie pamięci tunera dokładnie, nie zegara, ale... W Radiu Wiktoria. Też mi to w sumie po co zegar. No ale tutaj akurat ten sprzęt jest nie mój, ale jest na razie u mnie na testach, także... Posłucham, zobaczę. 526 zł. Ja już go wczoraj słuchałem i byłem w sumie zaskoczony. Ale nie będę tutaj na razie za dużo tajemnic zdradzał. Tuner w sumie, czy lepszy od S29? No lepszy. Sprzęt ma sporo funkcji. Radio, odbiornik, CD, magnetofon, USB, AUX. I jest przy tym śmiesznie mały. Ale jaki ciężki, 29 W świeci ciągnie, to trafo ma. Trochę ciężkie już z tej strony, bo przeważa tą stronę. No i jeszcze porównania będą oczywiście, że tak. USB się nie przetestuję, bo nie wziąłem pendrive'a z muzyką. AUX-a nie mam po co podłączyć, ale zawsze można... Nie wiem w sumie, czy mam tutaj kabel do AUX-a. Nie mam też płyt MP3, albo mam, tylko nie wiem gdzie. No ale... Ma regulację basu i sopranu nawet, tylko że jak nie ma pilota, to niestety nie ustawię. CD bez zająknięcia. Jakie to były utwory, ja już nie pamiętam. No, bez pilota to niestety są cztery tryby dźwięku. W sumie to 5 z wyłączonym. Ale heavy, clear, soft, vocal. No jak każdy inny pan na soniku. Słona
magnetofon, jest magnetofon. Tak bez szału na razie. Trzeba go wyłączyć. Po chwili załapuje, co jest dziwne, ale nie wiem. Trochę za wolno mi się wydaje, ale może mi się tylko wydaje. No, na tej piosence z tej kasety to KTD 50 ładniej. Głośny. No więc porównajmy go może z czymś innym, z czymś tej samej kategorii gabarytowej Sony, tak dla śmiechu bardziej. No tu magnetofon próbowałem robić, ale to ślawo, teraz zresztą zademonstruję, o co tu chodzi z nim. Dźwięk. Za wolno wymieniałem paski, ale potem się okazało, że potencjometr od prędkości zasłania płyta. Potencjometr jeden w silniku. Przekaźnik to ma normalnie. Panasonic. A ja go pozdrowię. Niby wyłączam. Sony. Tak bez ustawiania po swojemu, to Panasonic wcale nie rozjeżdża tego Sony, ale ma dużo lepszy bas jednak. No i tak to brzmi lepiej od Sony i od DT37. Mam właśnie DT37, ale zapomniałem. Nie wiem, czy to ośmieszające dla Panasonica, czy raczej Sony się jakoś tutaj nam kurde, no gra lepiej niż myślałem, albo Panasonic gorzej niż myślałem. No ale zostają jeszcze inne testy. W tragicznym stanie te testowe taburety są. Jest jeszcze, zwłaszcza jeden jest w tragicznym stanie. Teraz jeszcze D50 można do tego porównać. Trochę jest jeszcze taśmy. Power. To strojenie radia, bo u Panasonica Sony to jest, Sony to jest pamięć, chociaż już bez baterii. Radio Wiktoria? Bo lepsza piosenka tam leci, kurde no.
No i głośniki wyglądają dość podobnie w sumie. Parametrami są zbliżone. 29 z sieci, 30 watów z kolei. Ten pobiera z sieci. Oba chyba mają po 10 watów na kanał. Ten ma tylko te zaprogramowane ustawienia i sound virtualizer. Ten też ma, tylko bez... No tak jak WD-50. Te same ustawienia dostępne z panelu. Jeśli 5 na obu. ED50. Za kilkadziesiąt sekund na zegarach pojawi się 16:30. Co za tym idzie? Na 107 FM. Nie wiem, szczerze jakoś. Lokalne, jeśli jesteście ciekawi. Bardziej mi się podoba ED50 w dźwięku. Jakoś tak potężniej się zdaje. A ja dam tylko znać, że zobaczymy, co dzieje się w samym centrum Kutna, w miejscu, w którym znajduje się zespół Pałacu Saskiego. No to zaraz, reszta wiadomości. Reklama. Zobacz najnowszą. Ale i tak D55. Klasa, elegancja i niepowtarzalność. Naprawdę, jak to takie małe radio daje radę. Świetnie, no lepiej od Sony, lepiej od DT37. To akurat nic dziwnego. Nie jakoś oszałamiająco lepiej, ale lepiej, no. Mimo wszystko. Bas ma lepszy. No i nadal większa różnica między tym a Sony niż Sony a DT37. Ale D50. No jednak trochę lepiej się zdaje grać. Instagram małpa brał atelier PM-u. Wójt gminy Krzyżanów zatrudni głównego księgowego w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Krzyżanów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 603 765 318. Radio Kół na Luzie. Sponsorem programu jest Rajbud Krzysztof Ślebowski. Układanie kostki brukowej, roboty ogólnobudowlane. Łanięta Rajmundów 5. Sponsorem audycji jest Dachbud. Bezpieczny dach nad głową. Wycenimy, założymy. Łąkoszyńska 88. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Zdzisław. Producent nagrobków granitowych. Łęczyca Lotnicza 20. Kamieniarstwo-myślnik-łęczyca.pl. Reklama. A nie wiadomości. Oba to samo ustawienia, oba 35 głośność. To nawet na tym nagrane. Ten strajkuje, a drugi działa. I to co lepsze, no bez kasety tak, co lepsze działa nagrywający. Nie no, ale z kasety dużo lepiej D50. Rzeczywiście to trochę wolniej się zdaje grać. Chociaż nie pamiętam, którą stroną to było nagrywane, bo ten ED50 też ma obroty w jedną stronę trochę inne niż powinien. No, szczerze mówiąc. Ciekawe, jakby mu basy i soprany podkręcić. Bo na razie bez tego to ED50 mi lepiej pasuje.
To my jest wielkości ratownika. No, za 10 lat różnica jest między nimi. No, w sumie to 11 podacie wprowadzenia, ale... Oba na swoje czasy. Świetne sprzęty. No, ten ma dużo bardziej rozbudowany magnetofon, oczywiście, że tak. No i najlepiej. Ten z kolei ma USB. Ten z kolei ma USB, no i ma lepsze ustawienia dźwięku, chociaż tego też nie znam, najmniejszy. Tak czy inaczej, oba sprzęty naprawdę godne polecenia. Trudno mi powiedzieć ze słowo o którym z nich. No, D55 to i tak jest najlepszy chyba w historii radiomagnetofon łączący magnetofon i USB. Chociaż też nie, ale nie wiem jak w praktyce to wygląda, no bo Sony miał konkurencyjne modele do niego, no trochę wcześniej. Konkurencyjny model do niego RS60CP z tymi głośnikami, co już się kiedyś pokazywałem. I pokażę jeszcze raz. Takimi. No i to nie ma dźwięku. Ale był też RG880. RG880CP chyba. Z subwooferem. USB miało magnetofon. On jest subwooferem. To już może grać. Jednakże w tych gabarytach to D55 nadal zaskakuje. I to i tak jest. To i tak są niepełne możliwości, bo nie wiadomo jeszcze jakby poustawiać samemu te soprany, basy. Jakby to brzmiało. No ale na kasetach nadal lepiej D50. To by było chyba na tyle, może jeszcze się coś nagra z tym D55. Na razie nie będę tutaj przesadzał.